Dzień dobry. Witajcie w czwartek 5 listopada. Z samego rana dzielę się z Wami dwoma fragmentami Pisma Świętego. Nie zawiodła żadna dobra obietnica, jaką uczynił Pan Domowi Izraelskiemu. Spełniły się wszystkie. Wy zaś, bracia, podobnie jak Izak, dziećmi obietnicy jesteście. Boże obietnice działają podobnie do znanych nam ziemskich zależności. Jeśli polegamy na ludzkiej instytucji, Otrzymamy z niej to, co może nam dać ta instytucja. Jeśli będziemy polegać na swojej wiedzy, otrzymamy tyle, ile może nam dać wykształcenie. I w końcu, jeśli będziemy polegać na Bożych obietnicach, otrzymamy z nich to, co Bóg nam w nich obiecał. A czytamy dzisiaj, że do tej pory żadna z tych obietnic nigdy nie zawiodła. I myślę, że na podstawie tego możemy być pewni, że te, które są przed nami, też nas nie zawiodą. Ale żeby na nich polegać, trzeba je czytać i trzeba je odnajdywać w Piśmie Świętym. I to jest zadanie dla Was. Tymczasem, końcem roku Kościelnego, będziemy skupieni wokół tematyki eschatologii, rzeczy ostatecznych i już w najbliższą niedzielę. Uwaga nas wszystkich będzie skoncentrowana na wypełnieniu tego najważniejszego, tej najważniejszej obietnicy, jaką Bóg właśnie nam obiecał. To jest powtórne przyjście Chrystusa na ziemię. To jest najbardziej spektakularna obietnica. I może ten czas tematów ostatecznych i obietnic Bożych odciągnie nas trochę od tej sytuacji, w której aktualnie się znajdujemy, od tego, co jest dla nas ciężkie i nużące. Tego Wam pragnę życzyć. Trzymajmy się Bożych obietnic, e, czyńmy je realnymi w swoim życiu, ufajmy i miejmy nadzieję. Dobrego dnia. Zostańcie z Bogiem.